Zebrałem na kamerkach 9 łysych osób. Problem w tym, że jedna z nich kłamie i pod czapką ukrywa bujne owłosienie. Zadaniem łysych jest wygłosowanie włochatego gracza. Mają na to 6 rund, jeśli im się to nie uda, włochacz wygra 500 zł. No way. Nasi gracze na teraz nie widzą siebie nawzajem, ale poprosiłem ich o założenie czapek, tak żebyście wy również mogli zgadywać. Jak w tym mamy zgadnąć, kto ma włosy, skoro nie widzimy siebie? Pierwsza runda ruszyła, macie 10 minut. Zapraszam do dyskusji. Ile macie centymetrów za coli? Panowie, ja mam pomysłem. Bo wiemy, że jeżeli ćwiczymy, to najczęściej łeb spędzi właśnie włosy, bo się pocą. Każdy, nie wiem, może zrobi jakieś 15 pajacyków. Chciałem przypomnieć, że się nie widzicie i nikt wam nie udowodni, czy zrobiliście, czy nie. Ale może to zrobić, nie? Po co się podnosić z krzesła? Mam pierwsze pytanie do, nie wiem, jakiejś randomowej osoby, na przykład do siódemki. No dawaj. Jak myjesz włosy, co nie, albo głowę, to jakich rzeczy do tego używasz? Pumeksu. No to tak. Ja tylko używam żelu pod prysznic, jak każdy prawdziwy facet. A 7 w 1 razem. No. Myjesz naczynia, samochód, dziewczynę i grzech pierworodny. To jest 11 słuszna odpowiedź. To niech każdy powie, czego używa do mycia głowy. Mydła. Nie no, krecik, fery, coś takiego. Wybielacz. Podczas gdy nasi gracze marnowali kolejne minuty na żarciki, zauważyłem mały problem u trójki. Ja tylko się wtrącę na chwileczkę. Trójka, chyba nie możesz przechodzić na jakieś inne zakładki, bo wtedy ci kamerka frizuje. O, trójka coś szuka. Ewidentnie, szuka sposobu. Zaraz, będzie wszystko wiedział. Ej, dobra, trójka, ja mam pytanie do ciebie takto. Halo, trójka, jesteś? Trójce nie dość, że crashowała się kamerka, to jeszcze nie działał mikrofon. Głosy mu weszły w mikrofon, nie może mówić. A ja mam pomysł, panowie. Pytanie do was. Jak często opróżniacie kratkę w prysznicu albo w wannie? Ja mieszkam z babą, która ma długie włosy, więc u mnie to jest zazwyczaj, jak umyję włosy, więc po tygodniu nieraz trzeba opróżniać. No ja tam akurat nie opróżniam, bo ja kretem zasypuję. Też mam ten problem, że z partnerką mieszkam. No właśnie, to jest taki kurwa problem, że wszyscy prawdopodobnie mieszkamy z jakąś kobietą. No. Z kotem, no, ja powiem tak, jak ja miałem włosy na głowie, to ja do kibla wrzucałem. Dobre pytanie, mam ogólnie takie. Powiedzcie mi, dlaczego nie macie włosów? To jest dobry trop. Aha, to jeszcze tylko mała odpowiedź. Są wśród was osoby, które są łyse z wyboru, bo stwierdziły, że na film się ogolą, a są takie, które są łyse, ponieważ tak ich natura pokarała. Ale bycie łysym to jest kwintesencja męskości, kurwa, panowie, no. Ja od zawsze chciałem być łysy i się obciąłem na łyso, no. Tak kiedy? Tam 5 lat temu byłem już łysy, no i od tamtej pory. No dobra, niech będzie, dwójka. Ja posiadam bujną czuprynę, ale na cele tego filmu postanowiłem, że się opierdolę na łyso. Jeżeli nie wygram tych pieniędzy, to dostanę wpierdol. Ups. Dobra, trójka. Poszedł. Mikro ci nie działa znowu, trójeczka. Albo to jest specjalnie taka taktyka. Nie odpowiedzieć na niewygodne pytanie. Teraz? Teraz działa, ale teraz kamera nie działa. Chodo, za dużo oczekujesz. Halo, trójeczko? Nie no, czas leci, nie? Jeszcze macie 2,5 minuty. To dalej, czwórka lecisz. U mnie w każdy w rodzinie miał zakola. No i później, po 25 roku życia, każdy jest łysy. W sensie to jest tak, że to jest, zostają kilka włosków. No i lepiej już być łysy, no niż mieć to gówno tak naprawdę na włosach. Wczoraj wleciało info o tym, że trzeba być łysym, no to jak prawowity Polak poświęciłem się, no i się opierdziłem na łysy, tak jakby. A z jakiej długości włosów schodziłeś? 2-3 centymetry? To kurwa. Dobra, dalej, dalej, bo czasu nam braknie. No to jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł. Nie no. Gra na czas. Nie no, ja jestem łysy od jakiegoś półtora roku. Kiedyś dziewczyna, byliśmy w takiej pracy wakacyjnej, powiedziała, dawaj, obalimy się na łysy, a ja, no dobra, no i to cała historia. Dobra, u mnie na szybko, powiedziałem sobie, że jak obronię inżynierkę, to się ogolę na łyso. Już tak 2,5 roku to ciągnę. Mój stary też był łysy, więc odziedziczyłem to po nim. No, ja niestety mam to samo. Niestety geny ojca weszły za mocno. Wolałbym mieć geny matki, bo matka ma bujne włosy, ale no cóż. Wziąłem maszynkę, nawet opierdoliłem się jednorazówką dzisiaj. Dobra, dziewiąta. To u mnie jest taka historia, że jak każdy miałem dwóch dziadków, jeden dziadek fantastyczna fryzura do śmierci, włoski idealnie jak Elvis, a drugi łysy jak kolana od 40. Mopę chciał, że jestem łysy od 20 roku życia. Dobra, czas, proszę państwa, 10 minut minęło, teraz przed czas na pierwsze głosowanie. Także jeśli macie pod ręką jakieś karteczki, to napiszcie na nich numerek osoby, która wam śmierdzi. Proszę państwa, mamy wynik, w tej rundzie najwięcej głosów, bo aż 3 zebrał numerek. 3. O, to by się spodziewał. Trochę podejrzane, że nic nie odpowiadał. Słuchaj, ja ciebie teraz schowam i na koniec jeszcze się usłyszymy. Usłyszymy? Jak od początku się z nim nie słyszymy?
Słuchajcie, teraz po każdym głosowaniu będziecie mogli zdecydować, czy gracie dalej, czy kończycie zabawę i dzielicie się hajsem. Haczyk jest taki, że jeśli w waszym gronie nadal jest kudłacz, to on zgarnia całą pulę. Przy dzisiejszej inflacji, jakbyśmy teraz mieli się podzielić, to tylko nawet na paczkę szluby wystarczy. No to dobra, przechodzimy do następnej rundy, natomiast ja dla was w tej rundzie i każdej następnej będę miał jeszcze jedną niespodziankę. Rarytasik. Bonusik za darmo, nic nie trzeba płacić. Wow. Możecie sobie wybrać jedną osobę, którą chcecie zobaczyć i ja wam wyślę screenshota tej osoby. Także zastanówcie się, czas leci. Słuchajcie, mam teraz do was pytanie następne. Jako, że jeśli w takim razie jesteście łysi, to powiedzcie mi, jaką macie pracę? Co robicie w życiu? Czy wam to nie przeszkadza, że jesteście łysi? Ja jeszcze chodzę do szkoły, matura, no i się uczę do maturki, no. Ale nie przeszkadza ci to, że jesteś łysy na przykład? Nie, nie przeszkadza. A masz dziewczyny? Nie, akurat. No dobra. Chodzę do szkoły mundurowej, w czwarte technikum jestem i w mojej szkole bardzo ostro patrzą na to, jak ktoś ma długie włosy i dosłownie nauczycielka od matmy wyjebała mojego kolegę z klasy, bo ja w polenie długie włosy. Tak nie powinno być status szkoły takich rzeczy. To jest fakt. Akurat mogę wam powiedzieć, że wyrwę się do odpowiedzi, jestem nauczycielem i statuty mogą mieć wpływ na wygląd zewnętrzny ucznia, jeśli szkoła jest jakaś specjalna do tego, a nie jakieś tam ogólnokształcące. Ja pracuję w szkole, gdzie szkolimy kucharzy i tam też nie mogą mieć wielkich, długich paznokci dziewczyny, więc nie dziwię się, jak w mundurówce ma dokładnie to samo. Ale dobra, lećmy dalej. Ja się nadal uczę. Teraz będę inżynierkę pisał. No ale jednocześnie lubię sobie pograć na mieście. Może sobie dorobić jakieś grosze. No ale czasami jest ciężko. Jak ludzie na ciebie patrzą, ja też z Łodzi pochodzę, to od razu myślał, że pierdol dostaną, co nie? Ja chodzę do szkoły jeszcze. No i tak jakoś wyszło, że wczoraj, no to no, specjalnie na odcineczek się opi***liłem, że tak powiem. No a mi to w sumie nie przeszkadza, bo jak chodzę też na siłownię, w piłeczkę gram, no to włosy mi się nie pocą. Nie cieknie mi z pani, jak sam skurwysyn. No, ja niedawno skończyłem szkołę średnią, maturkę napisałem i obecnie w sumie siedzę w chacie, robię muzykę i bawię się w grafikę. Jak gram w CS-a, to mi nie przeszkadza moja bujna czupryna, bo jestem łysy, no. Mam pytanie do ciebie. Ty robisz muzykę, co nie? I się pokazujesz na... jak tworzysz muzykę. W sensie chodzi ci, że pokazuje się w internecie, tak? No tak, dokładnie. No tak. Jakoś ci przeszkadza to w zasięgach, czy nie? W sensie moja łysina? Totalnie nie, właśnie. Dużo ludzi propsuje to, jak wyglądam. Bardzo mi pasuje łysina do brody. A, no spoczka. Ja na co dzień jestem asystentem do spraw logistyki i magazynu. Oprócz tego udzielam się też w internecie i moja łysinka mi akurat nie przeszkadza, ba, jest nawet moim atutem, znakiem rozpoznawczym, tak zwany trademark. Ja jestem bezrobotnym, a to, że mam lotniskowiec od czoła do końca pleców, no to też mi chyba nie przeszkadza, prawda? Ja jestem nauczycielem, moja łysina mi pomaga w pracy, bo jak idę korytarzem, to wszyscy mnie z daleka widzą, bo się światło odbija od mojej łysej. Słuchajcie, jesteśmy w połowie rundy, w razie czego macie jeszcze 5 minut. Przypominam o tym, że możecie sobie wybrać, kogo chcecie zobaczyć. Do mnie dwójka trochę śmierdzi. Bo mówił, że się ogolił i jak nie wygra, to będzie źle. A potem mówił, że się ogolił bez szkoły mundurowej. Tak, także... dokładnie. I już mamy podjętą decyzję chyba, kogo chcemy zobaczyć. Niech podniecą rękę wszyscy, którzy chcą zobaczyć dwójkę. O kurwa, dobra. Nawet dwójka podniósł rękę. Zrób ładną uśmiechniętą minkę. O, Sports Art Online z tyłu. Szczerze, to wygląda na łysę. Tego, nie? Ale weeby zazwyczaj mają długie włosy. Czy mi się wydaje, czy tam jest kolczyk? W szkole mundurowej kolczyk? No właśnie, trochę tutaj sens jest cała jego teoria. To nie jest kolczyk, na filmie zobaczycie. No to wytłumacz się teraz. Jak się nie wytłumaczy, to się wygłosujemy, no proste. To ma karolek między zębami. Przerwę. Przerwa przerwą, ale ta przerwa ci się rozlewa na dolną wargę, stary. Ale daj mi dokończyć, bo ja mam strasznie dużą tą szparę. I dla śmiechu sobie... tam wkładam często monety, żeby się komuś popisać. I teraz na tym zdjęciu też włożyłem złotówkę w to. Chłop skarbonkę z siebie robi, ja pierdolę. Nie, Kodo, czy możesz zrobić jeszcze jedno zdjęcie? Ja pierdolę! Jezus! Ale teraz zakrył to czarne. To czarne, to jest moneta! Ostatnia minuta, proszę państwa. Chociaż on, nie wiem, ma założony ten bucket, no to w sumie jakby miał jakieś kudły, to mimo wszystko by mu wystawały za niego, nie? Czy ja wiem, ale koniecznie. Jakby ładnie upchnął do góry. Ty, ale on jest Dobra, ale miałeś tego One Punch Man, czy jak on tam się nazywa?
nazywał, nie? On też był łysy. No tak, ale najczęściej chłopaczki w anime są, wiesz, takie ojo, tutaj włoski, fajne. Dwójka, masz jeszcze 10 sekund na swoją obronę, bo potem przechodzimy do głosowania. Obciąłem łeb na film, ale przy okazji na do szkoły też mogę się obciąć, żeby nie dali zniebów, bo miałem też długie włosy. Dobra, minął czas, proszę państwa, 10 minut, druga runda za nami. Wiecie, co to znaczy? Przechodzimy do kolejnego głosowania. Napiszcie numerek, który jest dla was najbardziej podejrzany. Dobra, mamy to, proszę państwa, mamy wyniki. Słuchajcie, może was to zaskoczy, ale numer 5 miał 2 głosy, ale za to numer 2 miał 5, także niestety z dwójką się pożegnamy. Trzymaj się, dwójeczka. Słuchajcie, czy uważacie, że wygłosowaliście kudłacza i dzielicie się nagrodą, czy gramy dalej? Gramy dalej, no. No i to mi się podoba, let's go. Jakbyśmy przerwali, to byś miał odcinek na 3 minuty. To w pełni wasza decyzja, ja tutaj nie wpływam na was w żaden sposób. Czas leci, kolejna runda też trwa 10 minut i znowu możecie sobie wybrać jedną osobę. Dobra, to ja mam pytanie. Jak jesteście łysi, to czy macie brodę? A jak macie, to jak o nią dbacie? No to dobra, no to zacznę. Ja akurat nie mam brody, chciałem mieć, ale oczywiście mi nie rośnie. Powiem ci, że ja mam ten sam problem. W sensie ja mam takie zaczęcie brody, a co najgorsze, to mam w jednym jakby fragmencie rudą. Ja brody nie mam, aż tak jakby chciała rosnąć, ale jednak nie mogła. Ja mam dość długą brodę. W sumie w bardzo wczesnym gimnazjum zaczęła mi rosnąć broda. Obecnie mam ją taką już dość długą, pokaźną. Jakby jeżeli chodzi o dbanie, no to po prostu używam olejków do brody, które ją troszeczkę zmiękczają, żeby była taka przyjemniejsza i żeby ładnie wyglądała. Gdzie oni idą z tą brodą? O co tu chodzi? U mnie z brodą wygląda to następująco, że oczywiście brodę posiadam, bo chciałbym zawsze czuć wiatr we włosach, jak idę bez czapki. Dostałem preparaty jakieś tam od i swojej partnerki, od matki. Na początku z tego korzystałem, ale to za dużo czasu mi zabierało i tylko się człowiek wkurzał. To oczywiście, że posiadam brodę. Już nawet tak mniej więcej do rozpoczęcia mostka już jest. Wiemy. Jak to wiecie? Twój głos jest charakterystyczny. Spadowa, nic nie wiesz. Mam olejek do brody jeden, ale rzadko go stosuję, bo broda jest fajna i tak bez niego. No to zaskoczę, też mam brodę. Pięknego koloru miedzi, tak, ruda. Stosuję szampon kartacz, więc broda jest fajnie wyczesana zawsze po kąpieli. Stosuję olejek. No brzmisz, jakbyś miał brodę, tak szczerze. Dobra, ja mam pytanie. Jak się myjecie, no i wycieracie głowę, to jak reaguje na to ręcznik? O kurwa! To jest dobre pytanie. Jak ja się wykąpię, no i oczywiście takie małe włoski są, wiesz o co chodzi, no to jak ręcznik biorę, no to kurde, tak jakby chciało mi łeb rozerwać. Co tu się dzieje? Czy on ma ręcznik z papieru ściernego? Mi się ręcznik zatrzymuje, dosłownie położyłem na łbie i nie chciał lecieć. Ale to jest fakt. Dlatego ręcznik trzeba przykładać do głowy. Ja chciałem powiedzieć, że już jesteśmy po 5 minutach i macie nadal swoją umiejętność, pamiętajcie. To był jeszcze głos oprócz dwójki w poprzedniej rundzie. Głosowaliśmy na piątkę. Piątka. W sensie dwie osoby głosowały na piątkę. Kto tak głosował? Nikt się nie przyznaje, nie ma. Tak, pewnie dwójka na niego głosował. Pewnie dwójka, no, ale ja robię notatki i nic sam o nim nie mam. Jaki przygotowany, kurde. No, kurde. Wypisuję, żeby ktoś się nie jebał. Celalnie podszedł do tego. Jak dostałem kartkę, to już sobie zapisuję wszystko. I też stąd druga moja propozycja. W następnej rundzie, jak zadam jakiekolwiek pytanie, bądź ktoś zada, lećmy od tyłu. Bo dziewiątka już drugi raz powiedział, że no, on ma tak samo jak wyżej. To też jest takie trochę stinki. 3 minuty 20 sekund. No dobra, kogo byśmy chcieli zobaczyć? Zobaczmy tą piątkę, skoro miał dwa głosy. Zobaczmy, czemu miał te dwa głosy. To piąteczka ładnie przypozuj. Nie, źle przypozowałem, kurwa. Chcesz poprawić, to możemy drugie zrobić. No dobra, wygląda jak pupcia niemowlaka. Wygląda jakby był łysy. To zdjęcie wyżej wygląda na takiego bardziej gigaczada, na tym drugim to wygląda jak takie dziecko z podstawówki, sorry. Na tym nowszym jest, kurde, lepiej czapę widać, nie? No lepiej tą czapę widać i w sumie ona jest taka... No tak, bo tak byśmy mówili, że ukrywasz coś, nie? Nasi gracze, patrząc na fotę piątki, zauważyli pewne dziwne podobieństwo. Jestem Bogiem. Światom to zrobi sobie. Ale ty mi teraz łeb rozjebałeś, ty faktycznie, kurde. No, chciałem, no. Nie. I koniec czasu, zapraszam do oddania głosów. O, grubsza rozkmina, ludzie myślą. No, trzeba przemyśleć. Proszę państwa, mam dobre, luźne wieści. To jest remis pewnie, tak? Tak, to są dobre wieści dla czwórki i piątki, bo oba mają po dwa głosy. Także proszę państwa, nikt nie odpada w tej rundzie. O kurwa! Przechodzimy dalej. Żeby nie było za nudno, w tej rundzie mamy kolejną niespodziankę. Ulala. Zobaczymy w niej wszystkich. Teraz będziecie się widzieć normalnie.
Siemka, co jest? Ja wam mogę wytłumaczyć genezę mojego stroju. No śmiało, śmiało. Przyszedłem tutaj was okraść z pieniędzy, a jak mi się nie uda z pieniędzy, to chociaż skradnę serca widzów. Ładnie tutaj wytłumaczone. Wyglądasz jak chwytak. Ej, Beka! Faktycznie! Ale... Oprócz mnie i ósemki, jeszcze ktoś mówił, że ma długą brodę, taką solidną, a... Ja mówiłem, że mam długą i dla mnie ta jest długa. Ja tu poznaję jednego użytkownika. Którego? To jest moja słodka tajemnica, już wiem, kogo nie będę wałtował. Ja mam pytanie do ósemki. A to po co czapka i jeszcze kaptur? No jak trzeba się ukryć, to trzeba się ukryć, prawda? Ej, ale patrzcie to, właśnie jedynka na czapce. Czemu ta czapka tak z przodu jest podbita? No właśnie, czemu to tak leci? No! No właśnie to mówiłem, czapka ma wysoko strasznie, nie? On też ma tutaj coś takiego. Nie wiem, co to kurwa jest. No to przepytajmy jedynkę. Co chcecie wiedzieć? Jakie długie masz włosy? O. A ja mogę mieć pytanie, bo ja też jestem łysy w sumie. No dawaj, pytaj. To ja dorzucę pytanie, ale to do wszystkich, nie tylko dla jedynki. Jak się golicie, to ile czasu wam to zajmuje? Dobre pytanie. Jak jest wprawa, no to 3 minuty. Zależy też, jakie długie włosy odrosną, nie? Bo jak są takie zwykłe, że pod jednorazówkę, no to minuta, dwie. A jak są trochę dłuższe, no to trzeba najpierw trymerem przejechać, nie? Jak ja się wczoraj sam goliłem, to 3 godziny mi to zajęło. Ja dzisiaj goliłem łeb przed nagrywkami, no to razem z nałożeniem balsamu i tak dalej, no to wyszło mi około 20 minut, ale to też dlatego, że miałem 3-dniowy zarost na łbie. Nie wiem, mi to z 20 minut schodzi. Ja korzystam z One Blade'a i z maszynki specjalnej właśnie do łba. A, czyli nikt nie bierze od taty, tak? Dobra, dobra. Najpierw trzeba mieszkać z ojcem. Albo go mieć. No. O nie! Kiedyś wróci. Raczej nie, bo tata już prawie 3 lata nie żyje, więc luz, nie? I to inaczej, kiedyś się jeszcze zobaczycie. O to na pewno, na szczycie góry. Spotkały się. Nienawidzę tej piosenki, nienawidzę kurwa. I co, macie jeszcze jakieś tropy? Jedynka to się nie wypowiedziała na temat. Nie, no powiedziałem, że minutę. Ja się golę minutę. Mi to w ogóle nic nie rośnie. A my mówimy o głowie jak coś. No i mamy sus, mamy sus! Dobra, to łepety, no to nie wiem, z kilka minut, no nie wiem, 4 minuty, kurde. Jak mi już odrastają takie malutkie włoski, no to już sobie je jednorazówką lecę. Burka, co zapisałeś, że jak on się ogolił, kiedy? To ostatni raz u fryzjera byłem. Mam pytanie, bo jedynka, ty mówiłeś, że dlaczego zgoliłeś włosy? No ja powiedziałem, że od 5 lat, no to ja cały czas się staram być łysym, no bo to jest dla mnie fajne i ja uważam, że łysi ludzie, no to są atrakcyjni, kuźwa, boję. Poczekaj, nie? poczekaj, ile masz lat? 19. Możliwe. No jest. Jest to możliwe, ale który 14-latek stwierdzi, że chce być łysy? Też fakt, no też 13. Fakt. Ja jak miałem 14 lat, wtedy na boczek właśnie każdy łaził włosy. No. Ale jak miałem 14, no tam gdzieś 15 lat już wtedy miałem, no to wtedy się zaczęło, że już stopniowo chciałem być łysym, bo koledzy mnie namówili też, bo tam dwóch moich ziomków, no to oni byli łysi, no i też chciałem być, nie? Mówię, kurde, no jak oni są, to czemu ja też mam nie być, nie? No i od tamtej pory tak jesteśmy łysi i tyle. Ale nadal jedynkami jest tak kurwa sus. Serio? Koniec czasu. Dobra, przechodzimy do głosowania, proszę państwa. Jesteśmy po czwartej rundzie, jeszcze przed nami tylko dwie. Także zastanówcie się dobrze, na kogo oddać głos, żeby wam czasem włochacz nie umknął. No i tak już wiadomo, kto przegra. Nigdy nie wiadomo, wiesz. Dobra, proszę państwa. Jeden głos otrzymał pan z numerem 8. Jeden głos otrzymał pan z numerem 5. A 5 głosów otrzymał pan z numerem 1 i to niestety z nim musimy się pożegnać. Na razie, trzymajcie się, miłego. Jak myślicie, czy może już wyeliminowaliście kudłacza i chcecie się podzielić nagrodą? Na 6 osób? Mniej niż stówka, nie? Jeszcze stówa to będzie git, ale no... Okay. Jeszcze jedna runda i co? I poddajemy to? Nie no, dwie. Teraz 5, a potem 6. 6 to jest finalna jakby, co? I tak oto rozpoczęliśmy przed ostatnią rundę, a nasi gracze zaczęli dyskusję o podziale hajsu. To ja mam tutaj na przykład właśnie, jeżeli chodzi o potrzeby, mój syn za niebawem ma urodziny. Proszę, jakie granie na emocjach. Co mu chcesz kupić? Elektryczny taki traktor. Takie wiecie, bo przeważnie dzieciakom kupuje się samochody, jakieś tam Audice, BMW i tak dalej. A nasz młody lubi traktory, pociągi. Takim ciągnikiem to nawet ja bym sobie pojeździł. No uwierz mi, że on będzie zdalnie sterowany, więc młody nawet kierownicy nie dotknie, nie? Ja mam pytanie, tak, to jeszcze tylko do 5 na chwilę. Kurwa, znowu do mnie. Prześladowanie. Powiedz mi, bo ty powiedziałeś, że przed nagrywkami chciałeś się ogolić, co nie? Ile się goliłeś? No, miałem włosy około, nie wiem, 2 cm, 3 cm, ale fryzjerka nie miała czasu i weszłem kurde do łazienki, wziąłem nożyczki. To nożyczki! Te dłuższe, czekaj, te dłuższe nożyczkami obciąłem, wtedy wziąłem
żyleteczkę Bożą i żebym tak przez 3 godziny machał, jeszcze jest krzywo. Mi się wydaje, że on na samym początku powiedział, bo ja powiedziałem, że mój stary ma zakola, a i on powiedział, że on też był. On też miał nie, zakola. Nie, to na pewno nie ja mówię. Nie on? Nie, ja na pewno nie, bo ja nigdy zakoli nie miałem i dalej nie. No mimo wszystkiego to było... swój odpowiedź. W sumie to nawet nie wiem. Czekaj, kurwa, zmierza to. Gdzie ty tam mierzysz? Nie, no. Co ty mierzysz? Co tu jest mierzone? Przepraszam, to o włosach mówimy, halo! Jak miałeś te 2-3 centymetry, bo tak napowiedziałeś na początku, kiedy ostatnio byłeś u fryzjera? 2 tygodnie? 2 tygodnie, to musiałeś na totalnie łyso prawie się ogolić. No wiesz, czytałem wczoraj w necie, że włosy odrastają miesięcznie o 1,23 cm chyba? Całkiem przypadkiem wczoraj w necie to przeczytałeś. Tak, bo się zastanawiałem. Nie, bo się zastanawiałem, po jakim czasie mi te włosy kurwa odrosną. Mimo wszystko, ja proponuję w takim razie, jak już będziemy się dzielić, to odpalić więcej kasy tej siódemce na prezent. To będzie w sumie taki szczytny cel. No. Zakładacie, że wygracie, tak? Nie wiem w sumie. Kurwa, muszę się tej czwórki przyjebać. To nic osobistego, nie? Dalej mnie zastanawia to, że ty masz tą czapkę i ta czapka pod wpływem słuchawek, ona się tak wgina. Nie. I to mnie cały czas zastanawia. Nie sądzę, że no. To się dzieje. Obróć się bokiem. No. Ej, kurwa! Chce się co... tak. Czekaj, to się tak obrócę, no. Bardziej. Ja się trochę. Ja p***ole, to tyłem się stanę. Co tam wychodzi, kurwa, spod tej czapki na... Ja miałem kurwa z widy. Jak mam być szczery, to on dziarę też jeszcze z tyłu. Tak samo jak tutaj on dziary. A, bo chyba, i że na tak, plecach też on dziary. Coś czarnego tam było. Że nie było, ja też tak mogę sobie się obrócić. No dobra, to słuchajcie, panowie. Ja wyłączam kamerki, przechodzimy do głosowania. Pamiętajcie, że to jest przedostatnia runda. Zastanówcie się bardzo dobrze, kto wam najbardziej śmierdzi i oddajcie swój głos. Okazuje się, że piątka niestety nie obronił się i dostał 3 głosy. Także niestety odpadasz na tym etapie. Dobre chłopaki oglądają świat za krat, no. To będzie ostatnia runda. Czy wy chcecie już zakończyć teraz wyzwanie? Czy chcecie wyeliminować jeszcze jedną osobę dla pewności? Wiesz co, ja pozwolicie, że coś się wypowiem? Patrzcie, piątka był takim naszym teraz tutaj pewnikiem, nie? Wiadomo, że piątka na siebie by nie zagłosował, ale zobaczcie, że on dostał tylko 3 głosy. Czyli są 2 osoby, które oddały gdzie indziej głos. To słuchajcie, wiem, że teraz macie mętlik w głowach i bardzo ważną decyzję, dlatego ja dowalę wam jeszcze jedną ciekawą informację. Trochę was okłamałem na początku i w naszej zabawie nie jest jeden włochacz, tylko 2 włochaczy. Ja pierdolę. Także jeżeli byliście pewni co do kogoś, to zastanówcie się dobrze, bo może to być jeszcze jedna osoba. No to teraz się robi ciekawie, nie? Także teraz pytanie do was. Gramy dalej, czy kończymy? Gramy dalej. To uwaga, czas start, ostatnie 10 minut. Runda finałowa, bawcie się dobrze. Mówię, mnie cały czas zastanawia, że ta jedna osoba jeszcze, nie? Tak. Powiem wam szczerze, z moich informacji to nic nie wyciskałem teraz. A wiesz czemu? Bo masz informacje o wszystkim. A wiesz o kim nie masz? O sobie nie zanotowałeś nic, nie? No, przecież wszystko wiecie chyba o mnie. Czy wiemy? Czy wiemy? No, czy wiemy? Ty wszystkich notowałeś, a nikt nie notował ciebie, nie? Ale idą w to. Powiedz, jaką tym dziarę masz na z tyłu? Ja mogę wszystkie dziary powiedzieć, które mam, bo wszystkie mam bardzo podobne. W sensie ten sam motyw mam. Czyli zaczynając odtąd mam róże wiatrów. Nie wiem, czy to widać na kamerce, tak chujowo widzę. Tutaj mam z tej strony latarnię, a z tyłu mam oktopusa. Oktopusa mam, takiego, który idzie właśnie od góry. Gdzie masz tą ośmiornicę? Ja, ona idzie od samej góry, od samego, jakby wam to powiedzieć. Jak macie tył głowy, tutaj ma głowę i idą 2 macki od niej, dokładnie, bo 2 idą na boki. Czyli to jest quadropus? To jest oktopus, no. Sama ośmiornica ma 8 łapek, ale 4 ma, ponieważ po prostu jest to dla mnie sentymentalne. Taki squid prędzej niż, ale dobra. No dobra, no nie będzie squid, ale po prostu każdy mój tatuaż to jest robiony własnoręcznie, w sensie, że ja je projektowałem, co nie? Nigdzie ich nie znajdziecie, co nie? Dlatego każda dziara ma jakiś tam sentyment dla mnie. One są wszystkie jakby z każdego mojego... życia. Reinkarnowałeś, rozumiem. Tak, ośmiornicę. Z ośmiornicy na człowieka. Przekonał mnie tą opowieścią. No nie, no, bo... Boli tam na tym? Tak samo boli jak na łokciu, bo ogólnie to była moja chyba 5. dziara. Jak już robisz tam kolejną dziarę z rzędu, to już się przyzwyczajasz do tego bólu. Ej, no dobra. Fajnie się gada o dziarkach, ale trzeba kogoś wywalić.
Macie jeszcze 6 minut. Nic o trójce nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak go wywalaliśmy. I jeszcze ktoś tam chyba odpadł i też nic o nim nie wiedzieliśmy. Później dopiero te kamerki powstały, więc... Ale ta trójka była na samym początku SAS. Dwójka to w ogóle rzucił najpierw tematem, że no on to zakola, a później... Oplątał się po prostu. No. Tak, no. Że do wojska... Który ten z mundurówki? No był to jedynka? Jest dwójka. Właśnie dwójka. Dwójka. Właśnie dwójka. A nie jedynka? Nie, jedynka to był ten, co w wieku 14 lat się ogolił. Dołączył do gangu Łysyk. Jak mam być szczery, to moim zdaniem, jeśli jest ta dwójka, no to możliwe, że to już odpadli. Znaczy mi też się wydaje. Słuchajcie, jak chcecie to jakoś rozegrać mądrze, to możecie się umówić, że głosujecie każdy na jedną osobę, wtedy będzie remis. To wtedy robimy tak, czwórka na szóstkę, szóstka na mnie, ja na ósemkę, ósemka na dziewiątkę, dziewiątka na czwórkę. Tylko pamiętajcie, że zawsze ktoś się może wyłamać. Jeśli sobie ufamy, to tak róbmy. Tylko, że jak się okaże, że teraz ktoś nas ewidentnie w końcu zrobił i na przykład siódemka, nie? Zgadnie całość dla siebie, a teraz tak, no dzięki, że chcecie się podzielić. To przynajmniej będzie miał napięzem dla syna. To ja mówię, ja raczej też w moich opowieściach to raczej wszystko było chyba legit, nie? No dobra, proszę państwa, to ja wyłączam kamerę, to jest koniec finałowej rundy, a wy oddajcie głosy. Oby nikt nie strolował teraz. Mam wyniki ostatniego głosowania, w finale jest 5 osób. Tak naprawdę możliwości jest dużo. Może być tutaj 2 włochaczy, może być tutaj 1 włochacz, który weźmie wszystko dla siebie. Może być tutaj 0 włochaczy i wtedy dostajecie po stówce, albo tak jak się mówiliście. Zaraz się dowiemy, najpierw powiem wam, że... Każdy z was dostał po jednym głosie, także nikt nie odpada. Czyli ładnie, gratuluję. Super, brawo chłopaki. A teraz będziemy robić reveal po kolei. Najpierw odpadł pan numer 3. Trójeczko, jesteś z nami? Jest, dobra. Pokaż, czy masz włosy. O nie, on wygląda jakby miał chyba. Tak, jest pierwszy włochacz, proszę państwa. Kolejna osoba, która odpadła, to była... Siema, dwójeczko. Pokaż, czy masz włosy. Szanowni panowie, chciałem oznajmić, że... Byłem, kurwa, u fryzjera, ale się jest łysy! Oskarżyliście go bezpodstawnie! Oddajcie mi za fryzjera 4 dychy. Jesteśmy coraz bliżej informacji finałowej. Niech pan z numerem 1 pokaże głowę. No to co, panowie? Duża czapka! Łysa glaca. A, łysy! Łysa glaca! Panowie, mam stresa! No dobra, i słuchajcie. Ostatnia osoba, której teraz nie widzimy, to jest pan z numerem 5. Oj, ósemka. Żeś se przejebał. Aaaa! Kurwa! Proszę państwa! A to znaczy, że ktoś z waszej piątki ma włosy. I to on wygra dzisiaj 500 zł. Pokażcie wszyscy swoje czerepy. Proszę państwa, numer 4 was ograł! Nie ma żadnego oktopusa, włosy są! A mówiłem wam cały czas! Czwóreczka wygrywa 500, gratulacje! Ale on sam proponował podział! A siódemka i jego dziecko nic nie wygrywa! Czekajcie, siódemka i tak wygra, ja stówę oddam przysłowiową. O proszę jaki! To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Jeśli chcesz wystąpić w takim filmie, to wbijaj na Discorda. A to jest mój film 7 dziewczyn kontra 1 ukryty facet. Kliknij.